pasja, czyli zbieractwo, sztuki, czy czegokolwiek kolekcjonowanie, to jest gorsze od gry w kasynie. To jest gorsze. Każdy kolekcjoner, który chce mieć pewną rzecz, to podejrzewam, żeby się rozebrał i nago wyszedł z rzeczą ze sklepu. Mnie zaraził w zbieractwo kilkanaście ładnych lat temu mój profesor, nauczyciel Paweł Wojno. I od tego się zaczęło. Kupiłem od niego jeden obraz, potem drugi, potem zacząłem chodzić na aukcje, czytać, uczyć się. Uczyć, uczyć, czytać, uczyć się. No i w ten sposób się zaraziłem. Czytając książki, można było wielu rzeczy po prostu się dowiedzieć, śledząc aukcje, rynki, co się dzieje, jak to wygląda mniej więcej. Kolekcja się rozrastała, tym bardziej, że zacząłem od, można powiedzieć, od Monachium. Skończyłem na sztuce, w tej chwili kolekcjonowałem sztukę chińską, która była łatwo bardzo dostępna na rynku polskim w latach 20-25 lat temu. Można było kupić to za grosze, zresztą tak jak wspomniałem tu na sali, w naszej Chince można przepiękne jadeity XVI-XVII wieczne było kupić oprawione w toporne brązy i służyły jako noże. Natomiast piękne rubiny były osadzane, wyjmowane i jako guziki sprzedawane w naszej Chince. Zresztą czytając różne książki, możemy się również dowiedzieć tego, że Polonia polska pod Szanghajem była bardzo wielka. Były szkoły, uczelnie polskie. Jak Mandżurowie najeżdżali na Chiny, to polskiego zakonnika wysłali, cesarz wysłał do papieża, żeby przyszli z odsieczą. Także no, kolekcję powiem, że no, mam taką, którą mogę się poszczycić, pochwalić. Zresztą wielu ekspertów już z zagranicy oglądało nawet tą kolekcję. Jak również w tej chwili będę miał swoją aukcję za granicą. Wychodzi mój katalog odrębny. Będzie aukcja dzieł sztuki chińskiej. Są robione dwa razy w roku w takich domach aukcyjnych, poważnych, międzynarodowych. No i po prostu jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. No, wyselekcjonowałem pewne rzeczy, zresztą wysłałem ogólne zdjęcia zbiorów z domu aukcyjnego. Przylecieli do mnie specjalnie eksperci na miejsce, pooglądali wszystko. No i ciekawy jestem, jak to wyjdzie, z tym, że no, w Polsce jest o tyle trudno. Sztuka nie migrowała po wojnie, dlatego że zakaz było wyjeżdżania artystom, nie wolno było im wystawiać nowoczesnych dzieł, tego nowoczesnego malarstwa, tak zwanej awangardy. Dlatego że wolno było tylko malować socrealizm. Podam przykład profesora Szwacza, który niedawno zmarł, zresztą notabene, który malował abstrakcje, piktogramy tak zwane. Jego obrazy wisiały w muzeum, ale on nazywał te obrazy Ruina Warszawy i tak dalej, i tak dalej. No, słynny Kobzdej, uważam bardzo Kobzdeja, czy Kantora, czy nieżyjący już Nowosielski profesor. Wielu mamy dobrych artystów, ale oni są nieuznawani, po prostu mało ich się sprzedaje na świecie, dlatego że nie są znani. Oni wystawiali po domach, spotykali się jako artyści, co słychać. Dopiero w galeriach się pokazywały ich obrazy. Na przykład Dominik malował na Mazurach rozmaite obrazy i je tam zostawiał po prostu. Namalował i zostawił. No dzisiaj taki obraz Dominika kosztuje w granicach 30, dobry obraz wczesny, 30 do 50 tysięcy złotych nawet. Czyli tutaj istotna rola nie tylko kolekcjonerów, ale marszandów, bo to chyba paradoks, że najdroższe na aukcjach są obrazy Tamary Łempickiej. Mówię o rynku światowym, z całym szacunkiem dla jej twórczości. Tamara Łempicka tworzyła w Paryżu. Więc no, ona wybiła się w Paryżu, po prostu ją wylansowali tam, tak jak wielu. Była szkoła monachijska, potem była paryska, potem koloryści i tak dalej, i tak dalej. Każdy uczniowie buntowali się przeciw swoim profesorom.
profesorom. Oni nie chcieli malować tego samego, co oni malowali, tylko szli do przodu. I każdy artysta, który malował obrazy, rozwijał się, szukał czegoś nowego, nowego trendu, jest ceniony na rynku. Bo ten, który, na przykład podam taki prosty bardzo przykład, Karpińskiego. Karpiński dotąd, dopóki się nie ożenił, to jego obrazy są po 40 tysięcy, tak abstrahuję w tej chwili, 40, 50, niektóre nawet i być może drożej, no, nie wiem. A potem jak się ożenił, to stał się producentem, czyli zaczął malować na rynek w Krakowie, prawda, wszystko, filiżanki, kwiatki, martwe natury. I te obrazy są za bezcen. Gdybyśmy dzisiaj mieli kolekcjonerowi, który jest na początku drogi, doradzić, czy ma realizować swoją pasję, czy ma traktować to jako rodzaj średnio i długookresowej inwestycji. Jaka jest recepta na sukces? Człowiek zawsze, jeżeli coś robi, to w pewnym momencie coś trafia. Tak jak ostatnio opisana w gazecie filiżanka, która została zakupiona za 3 euro na pchlim targu, a została sprzedana za 2 200 000. Kolekcjoner rzeczy chińskich na przykład nabył pieczątkę za 80 zł cesarską, która została sprzedana za 3 700 000 funtów. Jeżeli zbieracz poznaje, zaczyna się uczyć. Ja na przykład chodzę po pchlich targach, jeżdżę za granicę do Francji, chodzę po rozmaitych stadionach, tam są te tak zwane brokonty. Chodzę, tam można naprawdę perełki znaleźć. Perełki, perełki, jeszcze raz perełki. Tam można kupić bardzo dobre rzeczy, które notabene kosztują. No i trzeba po prostu, każdy z nas musi szukać tego czegoś. A poza tym, jeżeli mamy stary kufer babuni, to przejrzyjmy go dokładnie, zanim trafi na śmietnik. Ludzie wyrzucają takie rzeczy na śmietniki, że nam się w głowie nie mieści. Po prostu są to numizmaty, perełki. Ludzie nie wiedzą, co mają w domu po prostu. Sprzedają to za jakiś bezcen. Ja na przykład znam takiego kolekcjonera, niedawno zmarł i byłem u niego w domu. Dzieci mówią, a ile pan za to da? Po prostu nie mają pojęcia, co mają. Także no, szukać. A nuż widelec, coś się trafi, szóstkę w totolotka, zawsze można trafić, szukając.